To jak dzisiaj będzie? Szczęście czy paczkowe horrory? Czas na kolejny odcinek. Ronaldinho tu! Glory! No dzień dobry. Dzisiaj mamy naprawdę sporo do roboty. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jacob. Słuchajcie, czwartek, co oznacza nagrody. I ta bluza nie jest przypadkowa. Nieprzypadkowo jest w czerwonym kolorze. Szukam jakiegoś mojego talizmanu szczęścia. Zanim przejdziemy do dzisiejszych nagród, to jest mój obecny składzik. Mukiele już zrobiony. A to jest obecny Team of the Week. I powiem wam szczerze, na początku patrzyłem na to i myślałem, słabe. Ale jak zacząłem się przyglądać, to nie jest tak źle. Jeżeli chodzi o zawodników, którzy mnie by satysfakcjonowali z dzisiejszych pików, no to zaczynając od ławki. Paulinho wygląda fenomenalnie i jako, że mam Ronaldinho, to on miałby mocny link, więc jest to naprawdę całkiem ciekawa opcja. Tutaj już uciekamy z ławki. No i oczywiście, Joe Gomez to jest trafienie najlepsze z tego Team of the Week, jednak no nie czarujmy się, no ciężko będzie go trafić. Valverde wygląda naprawdę świetnie, grałem przeciwko niemu i zawsze sprawiał mi problemy, więc w tej opcji nawet mielibyśmy go jak chyba połączyć, bo mamy oczywiście Militao, mamy Mendiego, dałoby się tu jakoś pomyśleć kimś. Mamy Douglasa Costę, prawdopodobnie będzie Robert Lewandowski jako zawodnik miesiąca Bundesligi, więc jakby to wszystko połączyć, nie jest to zła opcja. No i oczywiście jest też Zaha, którego też bardzo dobrze wyglądają statystyki, jest zwinny, ma dobrą równowagę, przyspieszenie ma bardzo dobre, to wykończenie można zboostować. Ogólnie karta wygląda fajnie, Zaha mi się dobrze grał w zeszłej FIFA. Więc to są te cztery karty, z których byłbym zadowolony. Potem oczywiście no wysoko overallowe na kiedyś się przydadzą. Te pięć paczek, które tam oczywiście widzicie, to są jakieś paczki za oczywiście wyzwania, Mukiele głównie. No a jeżeli chodzi o Division Rivals, bo od tego sobie zaczniemy, odbieramy nagrody i słuchajcie, swoją drogą, wbiłem pierwszą ligę, także tutaj macie obrazek. Grałem sobie po prostu Division Rivals, żeby przetestować Sterlinga, no i akurat okazało się, że 1900 punktów było wbite, 50 tysięcy na moje konto. Więc fajny bonusik, a tutaj oczywiście bierzemy sobie opcję trzecią. To są jeszcze nagrody z drugiej ligi, bo zawsze w tej lidze, której się zaczyna, z tej dywizji dostajemy nagrody. A tu jest ranga pierwsza, słuchajcie, udało mi się troszeczkę pograć w Division Rivals, zanim zacząłem grać w ligę weekendową i dało mi to wystarczającą liczbę punktów, żeby dostać nagrodę za rangę pierwszą. Są to 4 mega paczki, 2 złote paczki rzadkich kart oraz 2 mega paczki rzadkich kart, więc bardzo, bardzo fajnie. No ale liczą się dla nas tutaj mistrzostwa FUT, oczywiście nie przypominajcie mi o tym goldzie dwójce, ja sami wiecie. 45 tysięcy monet, fajne paczuszki, no ale najważniejsze są tutaj piki, znaczy najważniejsze może nie, no ale fajnie by było coś w końcu trafić, no w sumie to jest druga liga weekendowa, też nie, bez przesady Jacob. Dobra, pierwsza paczka słuchajcie, pierwsza paczka leci, oczywiście zachęcam do subskrybowania, łapkowania, bo mamy Lopeza. Tak, subskrybujcie, będzie fajnie, lecimy po 700 tysięcy, może się uda do końca tego roku. Łapeczka w górę też mega bym docenił za to, że no... Jeżeli macie... no i napiszcie mi oczywiście, jakie są wasze trafienia, czy są lepsze niż to. Dobra, chociaż jedna karta z tych, które chciałem, jedna karta, którą wymieniłem, proszę. Lopez, okej, overall, a teraz. Jedna z karta z tych, które wymieniłem, niestety nie, słuchajcie. I to jest, to są złe nagrody. To są złe, niestety, nagrody. 82 to jest najwyższy tutaj overall. No tak, to niech będzie Brazylijczyk, no bo czemu nie? No ale przed nami jeszcze 16 paczek, więc w teorii mamy jeszcze jakąś szansę, więc zabierzmy się za otwieranie. Wykończmy te wszystkie najgorsze. Paczka dwóch piłkarzy. Nic tam nie było. Złota paczka premium. Nic. Mała paczka piłkarzy Electrum. No dobra, i teraz już zaczynamy te fajne paczki. Jak tylko będzie jakąś, jak będą jakieś ekrany, jak będzie może walkout. No jeden walkout byłoby fajnie, nie? Za te nagrody wszystkie. Zobaczymy. Zaczynamy jednak od Pickforda. Złota paczka rzadkich kart. 12 kart złotych, 12 rzadkich, ale w tym też są jednorazowe. Okej. Mamy walkout, to pierwszy walkoutcik. Proszę bardzo, bardzo mnie to cieszy. Co to będzie? Hiszpania, no to już zapowiada się bardzo Busquets. Overall, słuchajcie, no jest walkout. Tak, jest walkout. Natomiast no... No nie tego oczekiwaliśmy. Nie tego oczekiwaliśmy. Barcelona i Real Madryt. Tylko tyle mogę powiedzieć. Ale zaczęliśmy bardzo dobrze, więc nie ma co narzekać. 87 karta, która jest warta pewnie z 15 tysięcy przez swój sam overall. Jestem zadowolony. Lecimy dalej. Co tutaj? Kedira. I Origi, proszę bardzo. Kolejna złota paczka rzadkich kart. No okej, czy będą ekrany? Mega paczka, 8 paczek, chyba mamy 4 mega paczki i 2 mega paczki rzadkich kart. Nie ma ekranów, wow. To zaczęliśmy dobrze i teraz cały czas w dół. Kolejna mega paczka. Dobra, ale co kryje się jeszcze w paczce? Pilud? W paczce kryje się... Sojunchu. Kolejna paczka, 6 do końca. No na razie, słuchajcie, to... Przeciętnie. Niestety, trzeba to powiedzieć jasno sobie. Mamy ekran, no ale co to za ekrany? No na początku samym może byłby coś warty. Teraz kolejna mega paczka i potem zostają nam już te mega paczka, paczki rzadkich kart. Są karty za 55 tysięcy, paczki za 55 tysięcy, więc no być może tam, tutaj jakieś ekrany. Nie,
Ale to jest Sanchez! Słuchajcie, to nie jest złe trafienie, bo my mamy wymiennego Sancheza, o ile się nie mylę. Okej, monety, fajnie, fajnie. I teraz tak, Sanchez. Czy możemy Sancheza wymienić? Tak jest, no i ten Sanchez jest warty 20 tysięcy, więc 23 nawet. Więc fajnie, będzie można go sprzedać, póki jeszcze jest coś warty. Paradoksalnie nie wiem, czy to nie jest nasze lepsze trafienie niż Busquets. No i teraz, 4 paczki za 55 tysięcy. No, gdybym wbił gol na jedynkę, to by były 2 paczki za 100 tysięcy, niestety się to nie udało. Mamy walkout, zobaczmy w takim razie. Nie jest to inform, jest to Francja, jest to środkowy pomocnik. Jest to Manchester United, jest to Paul Pogba! Tak jest, piękne trafienie, nie tylko dlatego, że to jest, wygląda jak świetna karta naprawdę, no ale przede wszystkim jest to Paul Pogba, zawodnik Manchester United. Piękna sprawa, trafiony, możemy go używać jak najbardziej. No tu jestem zadowolony jak najbardziej. My tych Francuzów mamy naprawdę tyle, mamy szczęście do Francuzów w tej serii, naprawdę. Paul Pogba, ile Paul Pogba jest warty? Paul Pogba jest tyle warty, 200 ponad tysięcy, a wydaje mi się, że 250, 230, 230 za Paula Pogbę. Fenomenalne trafienie, nasze drugie najlepsze w tej serii, jeszcze jest niewymienny. Będzie prawdopodobnie za Wijnalduma grał. Jeszcze złota paczka na odbiór, także bierzemy do klubu, o wow, trochę tych niewymiennych jest. Patrząc na ogólny zysk, to jest już ponad 300 tysięcy, Pogba, Sanchez, Busquets, no i te inne karty, które można by tam oczywiście sprzedać, więc nie mogę narzekać naprawdę, nie było może fajnych player picków, ale Pogba jak najbardziej też jest ok. Przynajmniej ekraniki teraz, przynajmniej ekraniki, mamy ekrany, Hiszpania, lewa obrona, Aibar, a informik, dobra, dobra, 81 overalla. W środku niestety nikogo nie mamy. Dwie paczki do końca, czyli Pogba, inform z tych za 55 tysięcy paczek, nie jest źle. Tutaj nie ma walkoutu, ok. Ale jest inform po raz kolejny. Brazylia, SPO, Cagliari. Bardzo, bardzo dobry żart. João Pedro, bardzo dobry żart. Tak samo z Müllerem miałem, trafiłem go w player pickach, trafiłem go potem jako informa. W środku jeszcze Brozowicz, to jest fajne, bo 84 overalla, to też się przyda. Okej, ostatnia paczka, a później idziemy testować Paula Pogbę. To się będzie działo, to się będzie działo. Zobaczmy, nie ma walkoutu, czyli już na sam koniec wiemy, że nic nie wiemy. I teraz co to jest? Co to jest? Morata! Niektórzy strzelają hat-tricka w Lidze Mistrzów jak Rashford, a niektórzy strzelają hat-tricka jak Morata. No i proszę, jeszcze taliskę trafiamy, który teraz jest... Zrobiłbym tego taliskę, jeżeli chodzi o SBC, gdybyśmy Paulinho trafili. Nie trafiliśmy Paulinho, to ten taliska wydaje mi się niekoniecznie potrzebny. Aczkolwiek, no, wygląda na bardzo dobrą kartę. Co jest najfajniejsze, to Pogba wchodzi do tego składu i nic się tak naprawdę nie zmienia. No, Wijnaldum będzie musiał opuścić tutaj nasz skład. Jeżeli chodzi o Pogbę, tutaj on będzie grał na takiej roli troszeczkę defensywnej, więc dam mu, uwaga, uwaga, cień. Dlaczego? Bo chcę zboostować jego tempo, to się zawsze przydaje, i obronę przede wszystkim, bo mówię, dzięki Shadowowi to przyspieszenie przede wszystkim jest troszeczkę lepsze, szybkość biegu też poprawiona mocno, w obronie przechwyty plus 10, główki plus 5, orientacja w obronie plus 5, odbiór piłki plus 10 i to jest dla mnie ważne. On nie będzie miał roli Alana, ale będzie tym łącznikiem między atakiem a obroną. To oczywiście do Division Rivals idziemy, bo trzeba punkty wbijać na rangę pierwszą. No proszę bardzo, te story Ronaldinho pięknie się prezentują. No i tutaj mamy przeciwnika, no i właśnie, on trafił Paulinho z czerwonych pików, więc zrobienie taliski jak najbardziej moim zdaniem jest tutaj rozsądne. Oprócz tego oczywiście Joe Gomez, ale nie z pików na szczęście. Jest też Kevin De Bruyne, bardzo ładny składzik z Premier League. No ale, jak nam pójdzie? Z Polem Pogbą z tyłu, ale się cieszę, naprawdę, mega się cieszę. Dobra, Ronaldinho, Ronaldinho, pyk, 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 przechodzi Ronaldinho, uderzenie i Ronaldinho, serio? To było najprostsze akurat, co powinieneś tutaj zrobić. Pogba, Werner, przepchnij się, Werner, uderzenie, no i kurczę, ten lewa noga Wernera wcale nie jest jakaś fenomenalna. Muszę wam powiedzieć, i będę tutaj troszeczkę szczery, nie do końca na razie leży mi Werner. Nie potrafię go wyczuć na tyle dobrze, żeby był tak zabójczy jak inne karty, które, z których no nieraz korzystam. Moim zdaniem obecnie grało mi się Jezusem troszeczkę lepiej, ale oczywiście no nie odpuszczę Wernerowi, bo wierzę, że tutaj wiele jeszcze dobrego może zrobić, natomiast po prostu dziwne. No, nie możemy. Tutaj się nie myli. To jest Eden Hazard? Tak jest. Sterling, podanie do Ronaldinho, 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 Ronaldinho. Za dużo chyba, za dużo. To nie, jeszcze rzut karny. Militao, nawet nie zaatakowałem gościa, tylko no, no dobra. Zły czas, złe miejsce i po prostu tak się stało. Środeczek. Zaczynamy drugą połowę, Paul Pogba na razie pozytywnie, troszeczkę u mnie szwankuje po prostu wykończenie, no ale to nie jest jego wina. No, Werner, ja cię proszę, Werner.
Ajajajajaj, 3 do 0. Ronaldinho i to jest chyba obrona. Tak jest. To musi być brameczka teraz. Timo. Teraz. Nie, Timo Werner. No, Werner, ja cię proszę, szybciutko biegniesz. Werner. Widzę, jak wie, 99 wykończenia, naprawdę. Ja wiem, że mogłem technicznie uderzać, już nie miałem czasu aż tyle. Ale no bez przesady, żeby chociaż jednej takiej nie trafić. Niestety trzeba podjąć pewne kroki. Ronaldinho, Ronaldinho, w końcu jakaś 3-1. Bardzo ładne uderzenie. No dobra, może nie był to najbardziej udany debiut Pola Pogby. 4-1, muszę przyznać, że przeciwnik fantastycznie odbierał piłki i ustawił. Miał tak ustawiony zespół, że co nie podałem, to akurat tam był jego zawodnik. Więc zasłużone zwycięstwo dla niego, trochę mnie to boli, ale mamy jeszcze jeden meczyk, żeby się odbić i tutaj na spokojnie, nie poddam się. Bardzo podobne spotkanie, jeżeli chodzi o statystyki, no ale ten efekt końcowy to wykończenie lepsze po stronie przeciwnika. Punkty umiejętności o 100 więcej niż ja, no to też mówi troszkę samo za siebie. A oto kolejny przeciwnik, Mukiele, jest grany, widzę, no Mbappe, Pogba. Ale teraz nowe podejście, nowy mecz, lecimy. Werner, potrzebuję ciebie tutaj. Oj, Sterling. Ajajajajaj. Ależ idealnie za plecy. Raheem Sterling. Raheem Sterling. Do Wernera. Werner i to musiała być brameczka. 1 do 0. O to chodzi. Ładnie dołożył nogę, ale roboty tutaj zrobił Ronaldinho podając do Sterlinga. No i Sterling bardzo rozsądnie dryblując. O-o. Saint-Maximin. Z jakiego powodu Vaclik? Vaclik kontynuuje swój popis niesamowitych obron. Obron. Interwencji. Okej, znowu Sterling. Ronaldinho, o, Ter Stegen tym razem. Werner, po raz kolejny. No, dokłada nogę bardzo dobrze. Wow. No, lobiki w tej grze. Niepotrzebnie może wychodziłem, natomiast 2-1. Werner, uderzenie, w końcu jakaś ładna bramka ze strony Wernera. Mamy 3-1. Twitch to see, no proszę. Okej, zrezygnował przeciwnik. Nie wiem czemu i dlaczego, przecież wtedy nie masz w ogóle punktów. To lepiej nawet postrzelać bramki albo tą jedną. Bardzo, bardzo dziwna decyzja, tak czy inaczej 3-1 wygrywamy. Werner z hat-trickiem. A proszę, ja narzekałem, że nie potrafi strzelać. Po dwóch meczach muszę przyznać, Paul Pogba będzie naprawdę fajnym dodatkiem do naszego zespołu. No ale przede wszystkim jest mega fajnym dodatkiem dla mnie, ponieważ no wiadomo, United. No jakimś cudem cały czas udaje nam się upgrade'ować ten skład. Dla mnie to jest niesamowite, że cały czas coś nam wypada. No i teraz tak patrzę i chyba najsłabszym elementem tutaj musi być Militao. Vaclik jest fenomenalny, no ale kiedyś trzeba będzie go zmienić. Zobaczymy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Przypominam, łapeczki w górę, subskrypcje. Widzimy się jutro i mam nadzieję, że w player pickach wam poszło troszeczkę lepiej niż mi. Trzymajcie się, na razie.